Hejka, chciałabym Was przed czymś ostrzec, mianowicie przed hakerem grasującym na YouTubie. Mi się nawet taka sytuacja zdarzyła, że gdybym zasubskrybowała taką jedną osobę, mogłoby mnie teraz tutaj nie być na YouTubie z Wami. I jak teraz o tym myślę, to mnie przeraża po prostu. Wstawiłam sobie taki film wczoraj. Zwykły film, no akurat nie mój. Ale mi się tak bardzo podobał, że chyba chcę użyć. I tutaj taka osoba przyszła. Na początku napisała mi, że to jest świetne i w ogóle, że mam wspaniały content, żebym kontynuowała to, co robię. I pisze mi: coś po tym można zauważyć, że to jest właśnie ten haker. Would you like to be YouTube friends, albo po prostu bez tego YouTube? Ja na początku napisałam, że jest, mi tam pasuje, ale nie subskrybowałam tej osoby, bo mi się pokazuje, że on nie ma subskrypcji i nie ma też filmów. No to po co taką osobę subskrybować teoretycznie? No, ale gdybym ją postanowiła jednak zasubskrybować tego typa, no to nie wiem, jak on to robi, ale jest hakerem po prostu. I mógłby mi zabrać dane mojego kanału, ale najgorsze w tym jest to, że nie dość, że mi by się kanał usunął, to teoretycznie pewnie by mi się usunęło konto. A to akurat nie jest konto moje, tylko mojej mamy. Przez co mogłabym jej też zrujnować w pewnym sensie pracę. Bo to jest jej służbowe konto. No i to naprawdę nie jest nic fajnego. I teraz latam po YouTubie jak debil, żeby nie było. Lajkuję co popadnie. Ale no, uważajcie po prostu, jak ktoś wam coś takiego napisze, najlepiej nie odpisujcie tej osobie, a jeśli już, to napiszcie coś w stylu, że spadaj stąd, bo ja wiem, że jesteś hakerem i się ciebie nie boję. Teoretycznie takie rzeczy powinny działać na ludzi, bo wiedzą, że wiesz, kim... Bo wiedzą, że... Wiedzą, kim jesteś. No, miałam laga mózgu, nie wiedziałam, jak złożyć sensownie zdanie. Kurczak. No. I, no... Z hejterami czasami działa. Więc może z hakerami też zadziała. Dowiedziałam się tego od tej tutaj dziewczyny. I w sumie, gdyby właśnie nie ona, bym nie zdawała sobie sprawy. Myślałam, że jakiś niewinny typek, którą po prostu się spodobał filmik. A tak to wiem, że... Że po prostu mogłam stracić kanał. Coś, co było dla mnie bardzo ważne. Moje 96 subów, prawie 100, z których jestem bardzo dumna. I no po prostu jeszcze raz powtarzam, uważajcie na siebie i uważajcie na takich ludzi. Nie wiem, czy jest tylko jedna taka osoba i czy to właśnie jest ta konkretna, co do mnie napisała, czy może jest ich więcej, albo ta osoba ma więcej kont. Na przykład, że na jednym ma jakieś piosenki, tak jak tutaj było. Powiedzmy, że piosenki ma, bo taka naprawdę to tylko się pokazywał film, który ta osoba ogląda. Sorry, ale jestem przeźmierzna. Sorry za to, że kaszłam. Ale może ma też jakieś inne konta, na których ma na przykład animacje albo inne rzeczy. Nie wiem, co bym mogła powiedzieć do Was.
co by docierało. Właśnie sobie zdałem sprawę, że mi się na tablecie wyświetla taka sama karta YouTube jak na moim telefonie. Okej, XD. Nie, no naprawdę wszystko jest to samo. Co jest? Różni się tylko to, że nie ma tych postów. Dobra, ale to nie na ten temat jest film. No ale okej. Po prostu powtarzam to po raz kolejny. Uważajcie na tą osobę.